Moi drodzy, kiedy słyszycie słowo Kościół, to jaka myśl przychodzi wam do głowy jako pierwsza? Jaki obraz maluje się przed waszymi oczami? Czy Kościół to jest wielka katedra z wieżą, z dzwonem i z krzyżykiem na czubku? Czy może Kościół to wspólnota ludzi, którzy mają szczere serca i którzy wiernie podążają za Jezusem? Ja wam powiem jedną rzecz. Czasami może się zdarzyć, że w wielkiej katedrze odbywa się wielkie zgromadzenie, liczne, pełne przepychu, pełne pięknej muzyki i wspaniałych strojów, i to zgromadzenie może nie mieć z Bogiem nic wspólnego. A czasami po drugiej stronie ulicy, na ławeczce w parku, mogą siedzieć dwie starsze panie, które ze szczerym sercem mogą modlić się do Jezusa. I one w większym stopniu będą stanowiły kościół niż to, co się dzieje w tej katedrze. Kościół to nie budynek, kościół to nie jest jakieś konkretne miejsce. Pierwsi chrześcijanie czasami w obawie przed prześladowaniami zgromadzali się na cmentarzach i to był prawdziwy kościół. Dlatego kościół nie zależy od miejsca, gdzie się zgromadzamy. Kościół może się zgromadzać na stadionach, w wielkich halach. Może się zgromadzać w mieszkaniach prywatnych, w domach. Nie ma żadnego problemu. Ale jest problem mianowicie taki, że ostatnimi czasy spotykam ludzi, którzy zgromadzają się w domach, nazywają się Kościołem Domowym i twierdzą, że jest to jedynie słuszny sposób zgromadzenia się i uwielbiania Pana Boga. I chciałbym się do tego dzisiaj odnieść. Chciałbym zadać takie pytanie. Czy kościoły domowe, a więc niewielkie społeczności, które gromadzą się wyłącznie w domach, to jest jedyny sposób, w jaki chrześcijanie mogą oddawać cześć Panu Bogu. Ale najpierw musimy postawić bardzo precyzyjną definicję, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym my rozmawiamy. Co to jest kościół domowy? Szedłem sobie na Wikipedię, i tam na Wikipedii wyczytałem, że kościół domowy to jest takie zjawisko na scenie religijnej, gdzie jakaś niewielka grupa ludzi, no taka grupa ludzi, która się jest w stanie pomieścić w mieszkaniu czyli trzy osoby, pięć osób, dziesięć osób, no może piętnaście osób. No może jak ktoś ma bardzo duży dom, to może trochę więcej jak ma duży salon ale no w każdym razie to jest bardzo niewielka grupa ludzi. I to jest grupa ludzi, która nie wynajmuje jakiejś sali, nie ma jakiegoś e, obiektu sakralnego, z którego korzysta, tylko spotyka się w domu z jednego z członków tej grupy. No i trzecia cecha kościoła domowego to jest to, że jest to grupa w żaden sposób niezarejestrowana. Nie ma, nie ma nipu, nie ma regonu, nie wchodzi w żadne relacje z urzędami. I nie jest powiązana z żadną denominacją, czyli z żadnym wyznaniem. To znaczy jest tylko ta grupa i koniec. I to jest Kościół Domowy według takiej definicji, która jest na Wikipedii i z którą generalnie ja się zgadzam, że jest to właściwa definicja Kościoła Domowego. Czy Kościół Domowy jest biblijny? I czy to jest jedyna forma, w jakiej chrześcijanie mogą wielbić Pana Boga? No, po pierwsze, bez dwóch zdań: Kościół domowy jest zgodny z pismem świętym. Żeby można było jakąś grupę chrześcijan nazwać kościołem, to nie muszą ci chrześcijanie mieć ani państwowego uznania, ani nie muszą mieć y, obiektu sakralnego. Apostoł Paweł yy, głosił często na świeżym powietrzu. Bardzo znany pastor John Wesley, kiedy odmówiono mu wstępu do kościoła, głosił pod chmurką i słuchały go tysiące. Na zdjęciu mamy brata Juna z Chin, brata, którego mogłem dawno temu spotkać osobiście. Jest to lider Kościoła domowego w Chinach. W Chinach państwo zwalcza chrześcijan, jest wrogie wobec chrześcijan, wobec chrześcijaństwa. I te kościoły, nawet gdyby chciały się zarejestrować, to nie mogą, bo są prześladowane, bo są zwalczane. I oni się spotykają prawie wyłącznie w domach. I jest to prawdziwy Boży Kościół, ponieważ głosi prawdziwą Ewangelię, wyznaje prawdziwą naukę, w sposób ważny udziela chrztu. I sprawuje pamiątkę wieczerzy pańskiej, jest to prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, napełniony Duchem Świętym. Ci ludzie często są bardziej wierzący niż my. I są wierni Bogu, mimo prześladowań, mimo przeciwności. Więc bez dwóch zdań, bez dwóch zdań, Kościół, który zdefiniowałem na początku, a więc niewielka grupa spotykająca się w domu i nieposiadająca re, rejestracji i nieprzynależąca do żadnej denominacji, może być kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Kościoły domowe mogą być kościołami biblijnymi, jeśli spełnią te, te warunki, o których powiedziałem. Głoszą biblijną naukę, udzielają chrztu, pamiątki wieczerzy pańskiej i tak dalej. No ale w tytule tego filmu było... Że to jest jedyny sposób na wielbienie Pana Boga. To, że to jest biblijny sposób, nie ma dyskusji. Jak najbardziej. Jeżeli jesteś członkiem Kościoła domowego, nawróciłeś się w tym kościele, ten Kościół ci głosił Ewangelię, ty się tam nawróciłeś, naukę, którą ten Kościół głosi, możesz zobaczyć w Piśmie Świętym. Tam przyjąłeś chrzest według biblijnego wzorca i spożywasz pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, to jest prawdziwy Kościół. Ale czy inni chrześcijanie, którzy zgromadzają się w tak zwanych kościołach instytucjonalnych, popełniają jakiś błąd, grzech, czy może należy ich wyrwać z tych kościołów instytucjonalnych i przenieść wszystkich do kościołów domowych? Zastanówmy się nad tym, bo takie głosy zaczynam słyszeć. Przeglądam sobie internet i od czasu do czasu natrafiam na taką opinię. Jesteś członkiem kościoła instytucjonalnego? Nie, nie, nie. Biblia mówi tylko o kościołach domowych. No to zastanówmy się: czy tylko w domu, czy tylko w domu, czy dom rodzinny, mieszkanie prywatne to jest jedyne miejsce, w którym chrześcijanie mogą się zgromadzać. Mamy z historii liczne przypadki. Wspomniałem już o cmentarzach, że chrześcijanie zgromadzali się na cmentarzach. A niedawno odwiedziłem z żoną Ustroń i tam w Ustroniu jakieś, mogę się mylić, ale jakieś 200 lat temu, 150-200 lat temu, za czasów panowania dynastii Habsburgów która była wroga wobec chrześcijan, to tam są ślady, że bracia się spotykali w górach. W górach mieli jakieś tam ławeczki, sobie zrobili i potajemnie w niedzielę szli niby to na spacer i tam w górach się zgromadzali. Więc na cmentarzach, w lesie, w górach. Ale zajrzyjmy do, do Biblii. Dzieje apostolskie, piąty rozdział. Od 42 wersetu. Tam jest napisane o apostołach, nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. A więc gdzie nauczali? No, niewierzącym głosi się Ewangelię, a jeżeli się nawrócą, to się ich naucza. Więc gdzie oni nauczali tych, którzy się już nawrócili, którzy przyjęli chrzest i byli chrześcijanami? Gdzie oni ich nauczali? Nauczali po domach, racja. Ale tu jest napisane czarno-białym. na białym, W świątyni. Chodzi o świątynię jerozolimską. Póki ona jeszcze istniała do roku do lat 70. naszej ery, no to po prostu oni też z tego tam korzystali. Wiemy ze źródeł historycznych, że w jednym z przedsionków tej, tej świątyni zgromadzali się i nauczali chrześcijan. Więc korzystali ze świątyni. Nie nauczali tylko po domach. Trzeba to wyraźnie tutaj zobaczyć. A w dziejach apostolskich w XIX rozdziale jest napisane tak. Potem wszedł do synagogi, jeden z apostołów oczywiście, odważnie nauczał przez trzy miesiące, rozprawiał i przekonywał o królestwie Boga, gdy jednak niektórzy trwali z uporem w niewierze i mówili źle wobec ludu o drodze, odłączył się od nich, oddzielił uczniów i codziennie Codziennie prowadził dyskusję w szkole Tyrannosa. Trwało to przez dwa lata, tak więc wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy usłyszeli słowo pana. Apostoł yy, nauczał przez dwa lata codziennie w szkole Tyrannosa. Co to była szkoła Tyrannosa? No, Tyrannos to był jakiś człowiek, który prowadził sobie prywatną szkołę. Najprawdopodobniej to była szkoła retorska, czyli taka szkoła, która przygotowywała do, do funkcjonowania w ogóle w społeczeństwie, ale też y, przygotowywała do zawodu y, prawnika, adwokata, pisarza, y, kancelarzysty, no, tego typu rzeczy. Y, no, była tam szkoła. Być może tyrannos był człowiekiem wierzącym, więc do, na przykład przez pewien czas prowadził tam lekcje swoje i brał za to pieniądze, a potem po lekcjach udostępniał tą szkołę apostołowi i apostoł mógł sobie tam nauczać i korzystać z tych pomieszczeń. Zupełnie tak jak sztundyści w Rosji i na Ukrainie. Bracia, którzy... Yy, Prowadzili na przykład młyny, zakłady jakieś wytwórcze, jakieś kuźnie. No i powiedzmy, że do 17 pracowali, a po 17 organizowali tam nabożeństwa w młynie. Bracia siadali na workach pszenicy czy mąki, wyjmowali Biblię i po pracy czytali. A więc używali takich pomieszczeń, Użytkowych, lokali, lokali usługowych, produkcyjnych, handlowych, do tego, żeby, żeby, żeby głosić Słowo Boże. Więc widzimy, że Kościół się zgromadzał w różnych miejscach, nie tylko w domu zgromadzał się w szkole, dzisiaj też, w małych miejscowościach. Gdzie jest jakaś mała grupa wierzących, to często wynajmują salę gimnastyczną w szkole podstawowej albo w remizie strażackiej, wynajmują salę i tam urządzają nabożeństwa w niedzielę. Nie ma w tym nic złego, nie ma w tym nic bulwersującego. Tak było, jest i tak będzie. Więc widzimy, że nie tylko w domu. Widzimy to zarówno z historii kościoła, ale widzimy to ewidentnie z Pisma Świętego. Apostołowie nauczali po domach ale nauczali też w świątyni i nauczali no, w tego typu lokalach jak tutaj widzimy szkoła Tyrannosa czy tylko mały czy tylko mały bo ten człowiek który gdzieś tam w internecie przekonywał że to tylko kościoły domowe mówi no w tych dużych kościołach to jest tak jak w kościele katolickim tam jest wszyscy są anonimowi nikt się nie zna a więc nie da się prowadzić Pracy duszpasterskiej w dużym kościele. Bo to musi być tylko w ma On musi wszystkich osobiście znać i. No to zobaczmy. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 41 pierwszy werset. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. Przyłączono tego dnia około trzech tysięcy ludzi. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie. Oni, czyli te trzy tysiące osób, Trwało we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach. Widzimy, że zbór może być bardzo duży, może liczyć sobie wiele tysięcy ludzi. A problem, duszpasterski, można rozwiązać w ten sposób, że w tym dużym kościele można urządzać spotkania w mniejszych grupach. I wtedy diakoni czy starsi prowadzą takie mniejsze grupy, gdzie faktycznie mają wgląd też w życie prywatne tych osób. Gdzie ludzie się znają, wspierają, modlą się o siebie w takich mniejszych grupach, czyli duży, jeden duży zbór w danej miejscowości, liczący sobie kilka tysięcy osób, może jednocześnie prowadzić w ramach takiego wsparcia duszpasterskiego jakieś mniejsze grupy i one faktycznie mogą się spotykać po domach albo w kaplicy, tylko że każda grupa w inny dzień. Nie ma żadnego problemu. Ten, ten problem anonimowości można z łatwością rozwiązać. Czy tylko niezarejestrowany? Czy kościół chrześcijański z natury ma być wrogi wobec państwa? Państwo oczekuje, że no jeżeli na przykład w kościele zbieramy, zbieramy pieniądze, tak zwaną tacę, no to że będziemy to w jakiś sposób rozliczać, że będziemy to ewidencjonować. Czy my jako chrześcijanie mamy się przeciwko temu buntować? Nawet jeżeli Państwo nie prześladuje Kościoła, jest Kościołowi przychylne, czy my mamy się buntować i mamy być wrogo nastawieni wobec Państwa? No to zobaczmy, jak robił Jezus, jak robili apostołowie. W Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, Jezus mówi do Szymona Piotra w ten sposób. Jak myślisz, Szymonie, od kogo królowie tego świata pobierają opłaty i podatki? Od swoich synów czy od obcych? Gdy Piotr odpowiedział od obcych, Jezus mu oznajmił, A zatem synowie są wolni. Aby jednak nie gorszyć tych ludzi, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą złowisz i otwórz jej pyszczek, a znajdziesz tam statera. Zabierz go i daj im za mnie i za siebie. A więc widzimy nastawienie Jezusa do pewnych obowiązków administracyjnych. Bóg, król, Pan Panów, król królów, stwórca tego świata i dawca życia, kiedy trzeba było zapłacić podatek, wziął i zapłacił. Dlaczego? Dwudziesty siódmy werset. Aby jednak nie gorszyć tych ludzi, żeby nie wywoływać zgorszenia. Bo naszą rolą nie jest. W, w, Użeranie się od jakieś tam drobne sprawy administracyjne, tylko naszym zadaniem jako Kościoła jest głoszenie Ewangelii, i na tym się musimy skupiać, a nie bojować o jakieś tam głupoty, że tam trzeba 2,50 wpłacić gdzieś tam i jakiś kwitek wypełnić. I nie, nie o to mamy, nie za to mamy umierać. Możemy umierać za Ewangelię, ale nie. Za to, że trzeba jakiś tam podatek zapłacić, czy NIP wyrobić w urzędzie skarbowym. Jezus, powie... Jezus pan, panów, pełen ducha świętego. My mamy cząstkę ducha świętego. Mamy... Pismo mówi, że mamy ducha według pewnej miary. To znaczy, że w nas duch święty działa tylko w ograniczonym zakresie, nie w pełnym. A w Jezusie działał. Tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie w Jezusie działał w pełnym zakresie. I ten Jezus, pełen Ducha Świętego, jak nikt z nas, poszedł, czy wysłał raczej jednego z apostołów: Idź zapłać im tam, za mnie, za siebie, żeby, żebyśmy nie gorszyli tych ludzi. On, pan panów, a ty, czy ja? Nie możemy tam wypełnić kwitku, czy tam wpłacić, co trzeba? No, to nie jest duchowe. To widać jak na dłoni. Że taka postawa nie jest duchowa. A w Rzymian w XIII rozdziale apostoł Paweł pisze Każdy człowiek niech będzie poddany zwierzchnim władzom. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Te zaś, które są ustanowione, ustanowione są przez Boga. Tak więc ten, kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się postanowieniu Boga, ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, ściągają na siebie potępienie. Więc jeżeli jeżeli po prostu państwo nam by zabroniło głosić Ewangelię, to z wyroku Bożego my mamy prawo się przeciwstawiać. Ale w sprawach drobnych, w sprawach nieistotnych, w sprawach, które nie dotyczą naszej wiary Mamy być posłuszni władzom zwierzchnim. nie mamy z nimi wojować, tylko mamy się im podporządkowywać, ponieważ one są ustanowione przez Boga po to, aby no, trzymać względny porządek na tym świecie. Względny, bo odkąd grzech wstąpił na świat, absolutny porządek i absolutna sprawiedliwość nie jest możliwa, ale jakiś względny porządek, no tak, że jak pójdę do hmm, pobułki, do żabki, no to jest. Wielkie prawdopodobieństwo, że nikt mnie nie zastrzeli po drodze. A gdyby tej władzy nie było, no to strach by było wyjść na ulicę, moi drodzy. Więc po to Pan Bóg ją ustanowił. Chociaż ona nie funkcjonuje tak, jak powinna funkcjonować, ale do pewnego stopnia wypełnia i realizuje swoje zadania. Te zadania, które Bóg jej wyznaczył. I my jako Kościół nie jesteśmy wrodzy wobec władzy. Nie jesteśmy wrogami państwa i nie jesteśmy wrogami władzy. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że władza może być grzeszna, i zdajemy sobie sprawę z tego, że władza czasami może być wroga wobec Kościoła, i wiemy, że jeżeli oni nam zakażą głoszenia Ewangelii, to my się nie podporządkujemy, ale w sprawach administracyjnych, w sprawach codziennych, w sprawach związanych z jakimiś opłatami lokalnymi, jakimiś kwitkami, formularzami. My to wszystko wypełniamy, ponieważ Jezus to wszystko wypełnił. No, i jeszcze brak powiązań z innymi, czy tylko taki kościół, który jest no jedna grupka, i ona się z nikim nie kontaktuje, czy to jest jedyny sposób na, na chwalenie Boga. W liście do Galatów w drugim rozdziale apostoł Paweł pisze tak. Następnie po 14 latach. Ponownie wstąpiłem z Barnabą do Jerozolimy, zabrałem z sobą także Tytusa, przybyłem tu zgodnie z objawieniem i przedstawiłem wszystkim Ewangelię, którą głoszę wśród pogan. Na osobności zaś tym, którzy cieszą się uznaniem, aby nie okazało się przypadkiem, że biegnę lub biegłem na próżno. I gdy dowiedzieli się o łasce, jaka została mi dana, Jakub, Kefas i Jan uznawani za filary, podali rękę mnie i Barnabie na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do pogan, oni zaś do obrzezanych. Mamy sytuację apostoła Pawła, który nawrócił się poprzez objawienie, to znaczy Jezus mu się ukazał w widzeniu, Jezus mu ogłosił Ewangelię osobiście i po tym zdarzeniu apostoł Paweł zaczął sam głosić Ewangelię. I pisze, że po 14 latach, czyli przez 14 lat działał Jakoby samodzielnie. Nie był jakoś związany z pozostałymi apostołami. Działał samodzielnie. Ale po 14 latach przyszła mu do głowy taka myśl. W drugim wersecie: Przedstawiłem wszystkim Ewangelię, którą głoszę, aby nie okazało się. Przypadkiem, że biegnę lub biegłem na próżno. To znaczy, on sam chciał sprawdzić, czy jego służba i jego głoszenie jest zbieżne z tym, co głosi reszta Kościoła Jezusa Chrystusa. Czy, czy pozostali chrześcijanie się utożsamią w ogóle z tym, co On mówi i głosi? Był zainteresowany, poszedł do Jerozolimy po czternastu latach. Po czter szmat czasu. Po 14 latach poszedł do Jerozolimy i mówi tak. Bracia, ja głoszę taką Ewangelię. Powiedzcie mi czy jak gdzieś błędu nie popełniam. I w dziewiątym wersecie jest napisane, że Jakub, Kefas, czyli Piotr i Jan uznawani za filary, czyli za najważniejszych apostołów, można powiedzieć. Y Podali rękę mnie i Barnabie na znak wspólnoty. I my w naszym kościele ten gest nazywamy ordynacją. To znaczy, jeżeli ustanawiamy w jakimś zboże pastora, prezbitera, diakona, to nakładamy na niego ręce, podajemy mu rękę na znak wspólnoty. Nie mamy sakramentu kapłaństwa, nie mamy sakramentu kapłaństwa. Pastor nie jest jakimś innym chrześcijaninem, innym człowiekiem niż wszyscy inni. Nie ma jakiegoś takiego piętna. On jest ustanowiony po to, żeby służyć innym ludziom, ale nie jest kapłanem. On się materialnie nie różni od innych ludzi. Natomiast ten obrzęd ordynacji, który nie jest konieczny, żeby pełnić służbę, to żeby było jasne, on nie jest konieczny. Bo do służby powołuje Bóg. On Bóg wyznacza, Bóg posyła i Bóg podejmuje decyzję, co ten człowiek powinien robić. Ale przeważnie, przeważnie urządzamy ten obrzęd y, ordynacji, żeby pokazać, że ten brat nie działa samowolnie, tylko on znajduje pewne potwierdzenie. On, my potwierdzamy, my, my jak gdyby przyznajemy się do służby tego brata, uznajemy tą służbę, że on głosi tą samą ewangelię, którą my głosimy, i że to, co on robi, nam się podoba generalnie. I podajemy mu rękę na znak wspólnoty, że ten jego zbór, i nasz zbór, i tamten zbór to jest ten sam Kościół. Mamy ze sobą wspólnotę, tak? Więc sami widzicie, że wspólnota i podawanie sobie rąk na znak wspólnoty, i przedstawianie swojej Ewangelii, swojej służby w celu uzyskania pewnej aprobaty, nie jest niczym złym, nawet jeśli się jest apostołem, bo przecież te słowa wypowiada apostoł Paweł który wskrzeszał umarłych a nikt z was jeszcze żadnego umarłego nie wskrzesił bo prawdopodobnie gdyby ktoś dzisiaj w Polsce wskrzesił umarłego to byłby takim pysz pyszałkiem że on by w ogóle nie potrzebował aprobaty nikogo z zewnątrz a tutaj apostoł któremu Jezus się ukazał i który Mocą Jezusa wskrzeszał umarłych, poszedł do Jerozolimy i poprosił o aprobatę, i podali mu ręce na znak wspólnoty. Więc to nie jest tak, że to tylko i wyłącznie te kościoły, tak muszą sobie, każdy sobie rzepkę skrobie i żadnej wspólnoty, żadnej denominacji nie może być, żadnej rodziny zborów, żadnego stowarzyszenia zborów. Nie. E. Więc do tej pory powiedzieliśmy tak. Kościoły domowe, tak. Jest to biblijne, jest to zgodne ze Słowem Bożym. Bóg nie potrzebuje ani obiektów sakralnych, ani dużych zgromadzeń. Bóg może powołać gdzieś w jakiejś miejscowości niewielką grupę osób, która się będzie zgromadzać w domu. Chwała Panu. Powiedzieliśmy. Że to nie jest jedyny sposób na wielbienie Pana Boga, że apostołowie głosili i w lokalach wynajętych, i w świątyni, i na świeżym powietrzu, i zbory były małe, i zbory były dusze, była duża, e, duża różnorodność, a od spraw formalnych, od płacenia podatków, e, nie stronił nawet sam Pan Jezus Chrystus. No ale, Mamy ciągle y, tą grupę ludzi, którzy gdzieś tam w internecie możecie się na nich natknąć i którzy będą wam kładli do głowy kościoły instytucjonalne B, tylko oni są prawdziwym kościołem, bo Biblia mówi, że to tylko w domu i tak dalej. I wszedłem sobie na stronę internetową jednej z takich grup i wyczytałem tam bardzo ciekawe rzeczy. Co oni jakby zarzucają kościołom instytucjonalnym? E, piszą tak: Struktura, znaczy stru, czyli jakby struktura tego ich kościoła, tego domowego kościoła. Struktura jest nieskomplikowana. Za funkcjonowanie wspólnot biorą odpowiedzialność bardziej ogarnięte i doświadczone życiowo osoby. I tyle. Znaczy, w kościołach instytucjonalnych, no to ta struktura jest taka skomplikowana, a u nich to jest wszystko takie proste, takie nieskomplikowane, bo jedyne co oni mają, to to, że mają takie bardziej ogarnięte osoby i doświadczone życiowo. I to oni, te, te osoby tam prowadzą te wspólnoty, a w kościołach instytucjonalnych, no to tak, no, na przykład w naszym kościele to jest tak, pastor, jest tam jakiś prezbiter naczelny, jest jakaś kancelaria kościoła, tu tam można do tej kancelarii Kościoła się odwołać, można coś tam. Jakie skomplikowane to wszystko, a u nich tak wszystko prosto. Tak prościutko, tak yy, nieskomplikowane. Jedyne co oni mają, to tylko mają te bardziej ogarnięte osoby. Teraz, kto te bardziej ogarnięte osoby wybiera? To już tutaj nie mówią. I yy, kto decyduje przede wszystkim, kto jest bardziej ogarnięty? Na przykład, gdybym ja poszedł tam do tego, a może nawet tak zrobię kiedyś, że tam jest chyba kontakt, ja chyba tam pójdę kiedyś do nich i powiem tak. Jestem ogarnięty i doświadczony życiowo, w związku z tym biorę teraz od dzisiaj odpowiedzialność za tą wspólnotę. Ciekawe, czy mi pozwolą. No i teraz, kto, kto mi nie pozwoli? Gdzie jest to ciało, które uznaje, kto jest bardziej ogarnięty, a kto jest mniej ogarnięty? Ciekawe, ciekawe. ale dobra, idźmy dalej. U nich, u nich w tym kościele domowym, nie ma tytułów. Nie ma tytułów, tam w kościołach instytucjonalnych to sobie ponadawali tytuły, a u nich nie ma żadnych tytułów, rozbudowanej hierarchii nie ma. Jest pomoc, ale nie ma kontroli. Tam w tych kościołach instytucjonalnych to ten zły pastor, taki gargamel, siedzi i, i cię kontroluje tylko. Przyjdź do nas, u nas nie ma żadnej kontroli, u nas jest tylko pomoc. Jest współpraca, ale nie ma rywalizacji. Czyżby. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, przepraszam, to będzie trzeci rozdział, pierwszy werset. Jeśli ktoś zabiega o urząd biskupa, pragnie tego, co dobra. Trzeba więc, aby biskup był bez zarzutu. A w ósmym wersecie Podobnie, diakoni powinni być uczciwi. U nich nie ma tytułów, ale u apostoła Pawła, u apostołów w kościele Jezusa Chrystusa są tytuły od samego początku. Mamy tutaj urząd biskupa, diakona. No, widocznie, Jezus i apostołowie powinni się udać do tych kościołów domowych tam, żeby Trochę się podszkolić, bo naprawdę nie, ma, nie mieli zielonego pojęcia, jak Kościół powinien wyglądać. No, a w pierwszym liście do Koryntian, w czternastym rozdziale, apostoł pisze takie słowa: Jeśli ktoś mówi językami, to niech mówi najwyżej dwóch albo trzech i to po kolei, a jeden niech tłumaczy. A jeśli nie byłoby tłumacza, Niech milczy na zgromadzeniu, niech mówi sobie i samemu, Bogu, mówi sobie samemu i Bogu. Prorocy natomiast dwóch albo trzech. Niech mówią, a inni niech rozpoznają. Czyli tutaj apostoł Paweł wydaje polecenia, jak powinno wyglądać nabożeństwo. Że mówić po kolei, nie wszyscy naraz i nie tak, że... Zbór sobie liczy 20 osób, i danej niedzieli, to koniecznie wszyscy 20 osób mają zabrać głos i tam zrobić harmider i tak dalej. Nie. Apostoł Paweł mówi dwóch albo najwyżej trzech, a jak mówią, to niech mówią po kolei, a jak prorokują, to też dwóch albo trzech, i niech to. Czyli wszystko ma być godnie, wszystko ma być w porządku. No, to teraz. Chciałbym się dowiedzieć, tam w tych kościołach domowych, tam żadnej kontroli nie ma. Pamiętajcie, tam nie ma żadnej kontroli. No to jakbyśmy tak się umówili w pięciu i poszli tam. I teraz każdy z nas naraz zacząłby tam przemawiać. I zrobilibyśmy taki zamęt. To w takim razie oni by jakoś tam próbowali przywrócić porządek na tym zgromadzeniu, czy tak? Przecież u nich nie ma żadnej kontroli. No to niech się dzieje, co się chce. Hulaj i dusza. Ciekaw jestem, prawda? Ciekaw jestem, czy ci, bo tam nie ma przecież tytułów, tam są tylko ci ogarnięci życiowo. To jest jedyny urząd w tym kościele domowym. Ogarnięty życiowo, taki sobie tytuł nadali. Ogarnięci życiowo. Ciekawe, czy ci ogarnięci życiowo to oni by próbowali jakoś uspokoić sytuację, jakbyśmy tam poszli w pięciu i, i zaczęlibyśmy przekrzykiwać się nawzajem. Czy, czy, czy próbowaliby zaprowadzić taki porządek, jaki powinien panować w Kościele Bożym, że wszystko po kolei, żeby nie, sobie nie przerywać, nie przekrzykiwać się, prawda? A w pierwszym liście do Koryntian w dwunastym rozdziale o, tutaj to będzie afera o, od dwudziestego ósmego wersetu jest napisane tak. I tak Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po drugie proroków o, jakie tytuły! To ponadawali sobie tytułów to, to, to nie jest prawdziwy kościół to trzeba nowy wymyślić po trzecie nauczycieli następnie tych, co mają dar czynienia cudów dar uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia oraz mówienia językami przecież to przecież prawdziwy kościół to. Jesteśmy braćmi, nikt nie jest wyżej, nikt nie jest niżej, nie ma żadnej kontroli, nikt nie może nikomu nic narzucić, nic. Przecież to jest prawdziwy kościół, takie wyświechtane frazesy. To, to skąd ten dar rządzenia? Ja wam powiem, po co jest dar rządzenia w kościele? Że ktoś dostaje dar rządzenia i rządzi w kościele, słuchajcie, powiem wam po co. Po to, żeby faktury za prąd były opłacone. Bo jak nie ma daru rządzenia, to są dwie możliwości. Albo nikt nie zapłaci za prąd, albo wszyscy, myśląc, że nikt nie zapłacił, każdy pójdzie i zapłaci. I jedna faktura zostanie opłacona 20 razy. Jest taka, taka bajka, baśń, opowieść, gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść. To dzieci w podstawówce się tego uczą. Nawet w celi więziennej, nie wiem czy wiecie, ale w każdej celi więziennej jest jakiś, jakiś lider, który mówi: Teraz jemy, a teraz korzystamy z toalety, żeby nie było w tym samym czasie. W każdej społeczności, nawet w ulu, nawet w mrowisku jest jakaś królowa, jest, jest coś. Kto koordynuje, kto mówi jak i, i tak dalej. Jego można wybierać w sposób demokratyczny, taki, łowaki, ale zawsze jest ktoś, zawsze jest jakiś przełożony. Ktoś, kto, kto dba o to, żeby ta przysłowiowa faktura za prąd była zapłacona w terminie, o czasie i była zapłacona raz. A nie dwadzieścia razy. To po to jest dar rządzenia w kościele, bo Bóg jest Bogiem porządku, a nie Bogiem bałaganu i głupich, niedojrzałych frazesów, ukutych przez jakichś nastolatków, jakichś małolatów, którzy zielonego pojęcia o kościele nie mają. Urwali się wczoraj z choinki i dzisiaj szumią, bo myśl, myślą, że prawda przyszła z nimi po dwóch tysiącach lat. Powiedzieliśmy, że Kościół Domowy jest Kościołem Bożym, wspaniałym, jeśli tam jest oczywiście głoszona nauka biblijna, jest to Kościół Boży. Ale taki y, rodzaj Kościoła niesie ze sobą pewne zagrożenia. Przede wszystkim redefinicja doktryny. Czasami są to małe grupy. Które wyszły na przykład z kościoła katolickiego, oderwały się od jakiejś wspólnoty w duchu świętym, od jakiejś oazy. I te małe grupy pozostawione same sobie, często ci ludzie nie mają żadnego przygotowania do służby, siadają na kanapach i zaczynają dyskutować, w co my w ogóle wierzymy. No i teraz albo pójdą dobrą drogą, albo pójdą na manowce. Jest to pewne ryzyko, jest to pewne ryzyko, tak? No chociażby no, ci tutaj, co tam tą stronę widziałem, no, oni doszli do wniosku, że oni są lepsi, bo nie, nie, nie nazywają tych, co tam rządzą w tym kościele, nie nazwali prezbiterami, diakonami czy biskupami, tylko nazwali ogarniętymi życiowo no i z tego tytułu oni uważają, że są lepsi. Druga sprawa. Drugie zagrożenie, które może się pojawić w takim kościele domowym, to jest ustrój totalitarny. Ustrój totalitarny. No bo oni mówią, że tam nie ma żadnej kontroli, że oni, tam jest tylko pomoc, przyjaźń, miłość i, i spijają sobie z, z dziobków, prawda? I, I jest, no po prostu raj się odtworzył. A w kościołach instytucjonalnych, no to jest, no to tam jest kontrola, tam są urzędnicy, tam, są, tam jest zimno, u nich jest ciepło, a, a tu jest zimno i, i, i tak by z tego wynikało. Jest dokładnie na odwrót. Jest dokładnie na odwrót. Dlatego, że jeżeli przyjdziesz do mojego zboru, ja cię opluję albo pobiję, to możesz się gdzieś odwołać, możesz złożyć pismo, no przyjedzie ktoś, powie, co to tutaj pobiłeś. Tego człowieka, można mi odwołać generalnie. A w takiej grupie domowej, no to ten, co ten ogarnięty, ten, co tam, prawda, co prowadzi tą grupę, ten ogarnięty, no to on jest biskupem, papieżem i świętą inkwizycją w jednej osobie. A no jak jemu się narazisz, no to koniec. No, no, no tak jest. No on mówi, że tam nie ma żadnej kontroli i on, on mówi, że no w tych kościołach to tam jest hierarchia, tytuły sobie. On nie ma żadnych tytułów, on jest ogarnięty życiowo. No ale słuchaj no, musisz wierzyć w to, co on prawda wyszedł z kościoła katolickiego z jakąś tam grupką trzech osób, założył sobie kościół domowy. Idziesz do niego, no i po prostu on stanowi doktrynę, on ustanawia ustrój kościoła. Nie ma żadnego synodu, nie ma żadnego nikogo nad nim nie ma. Nie ma się gdzie odwołać, no po prostu jak się jemu narazisz, no to musisz brać nogi za pas i, i, i tyle. Więc ryzykiem kościoła domowego jest ustrój totalitarny, że po prostu ten jeden człowiek jednoosobowo prowadzi kościół, on nikomu na znak wspólnoty nie podał ręki, działa w zupełnej izolacji, sam określił doktrynę, ustrój kościoła i on jest papieżem, biskupem i świętą inkwizycją. No i trzecia rzecz, zagrożenie, no to jest sekciarstwo. Sekciarstwo, czyli yy, prawda przyszła z nami, my jesteśmy prawdziwym kościołem, wszyscy inni są zwiedzeni, my realizujemy wolę Bożą w najpełniejszy sposób, bo się zbieramy po domach, a tamci mają wynajętą kaplicę czy własny jakiś obiekt i to są heretycy. Czyli sekciarstwo, sekciarstwo. Yy, Aczkolwiek nie może, nie musi się to stać. Nie musi się to stać. Ja nie mówię, że kościoły domowe są takie, jak tutaj napisałem, tylko powiedziałem, że kościoły domowe, wbrew temu, co mówią same o sobie, też nie są pozbawione błędów, też nie są pozbawione zagrożeń, pewnego ryzyka, które się wiąże z tego rodzaju ustrojem. To tylko tyle chcę powiedzieć. Ja nie mówię, że kościoły domowe są złe są bardzo dobre. Jeżeli są biblijne, są bardzo dobre. Ale tam też istnieje pewne ryzyko, istnieją pewne zagrożenia i możesz natrafić właśnie na grupę, która ciągle redefiniuje doktrynę, bo oni się ciągle uczą na nowo i tam ciągle nowe światło mają. Może być zorganizowana totalitarnie. Jeden człowiek jest jeden człowiek, który kontroluje wszystko koniec kropka. I może to być po prostu zwykła sekta. Wnioski. Wnioski. Jeśli jesteś członkiem kościoła domowego, to chwal Boga, jeżeli ty się nawróciłeś dzięki temu kościołowi domowemu, jeżeli ty tam przyjąłeś chrzest, jeżeli ty odebrałeś w tym kościele jakieś dobro duchowe, jeżeli ten kościół głosi biblijną naukę, ym, to chwal Boga, to jest prawdziwy Kościół. Twój Kościół nie musi mieć katedry, wieży, dzwonu i nie musi być gdzieś tam zarejestrowany. To jest zbór, który Bóg ustanowił. No jeżeli tam się nawróciłeś, jeżeli tam doznałeś wzrostu duchowego, nie powinieneś się niepokoić. Jeżeli to nie jest sekta, jeżeli tam nie ma ustroju totalitarnego, jeżeli doktryna jest zdrowa, nauka jest zdrowa, no to chwal Boga, to jest prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli jesteś członkiem kościoła instytucjonalnego, jeżeli Bóg użył kościoła instytucjonalnego do tego, żebyś ty poznał Słowo Boże, żebyś się nawrócił, jeżeli w nim przyjąłeś chrzest, to nie dawaj sobie robić wody z mózgu, bo jeżeli napotkałeś grupę, tak jak ja napotkałem w internecie, która ci zaczęła tam tłoczyć do głowy, to tam u ciebie, to tam kontrola, pastorzy, tytułów sobie ponadawali. Tu przyjdź do nas, u nas nie ma kontroli, nie ma tytułów. Tu zobacz w Biblii, to się po domach zgromadzali. To jeżeli natrafisz na takich ludzi, daj sobie z nimi spokój. Nie daj sobie robić wody z mózgu, nie daj sobie sobą manipulować. Przedstawiłem ci na podstawie Pisma Świętego, że Kościół działa na różnoraki sposób, różnymi metodami się posługuje. Bóg ustanawia różne kościoły, ustanawia małe kościoły, gdzie faktycznie mogą trafiać ludzie, którzy potrzebują bardziej takiego bardziej indywidualnego podejścia. Ustanawia też duże kościoły, bo żeby założyć schronisko dla bezdomnych, czy dom samotnej matki, czy dom starców, to trzeba mieć już pewną siłę. Trzeba mieć narzędzia do tego, żeby to zrobić. Więc Bóg ustanawia różne kościoły do różnych celów i nie daj sobie wmawiać sekciarzom, bo jeżeli natrafiasz na kościół domowy, który mówi, że tylko oni są prawdziwym chrześcijaństwem, no to masz do czynienia ze zwykłą sektą. Więc nie, nie pozwalaj na to, aby zwykli sekciarze. Robili ci wodę z mózgu i wkładali ci rzeczy do głowy, których w Biblii ewidentnie nie ma. Więc to jest moje przesłanie: takie są wnioski tego filmu. Jesteś y, członkiem kościoła domowego, nie szukaj innego, no chyba że Bóg cię w sposób wyraźny będzie prowadził, że ma dla ciebie jakąś służbę gdzieś tam. Tak? Jeżeli się Bóg prowadzi, no to idź za głosem Bożym, Tak, ale nawróciłeś się w kościele domowym. Tak, to jest prawdziwy kościół. Ja jako pastor potwierdzam: kościoły domowe są biblijne, nasz zbór jest zarejestrowany w tym momencie, jest kościołem instytucjonalnym, ale nie wiem, może kiedyś będą prześladowania, yy, władza się zmieni, yy, będą, władza będzie wroga kościołowi, może się staniemy kościołem domowym wtedy. I na niczym nie stracimy. Kościoły domowe są biblijne, ale jeśli jesteś członkiem kościoła instytucjonalnego, to w żaden sposób nie dawaj sobie robić wody z mózgu. Nie wiesz, szarlatanom i oszołomom, to nie jest prawda, że Bóg działa tylko przez kościoły domowe. Nie, to nie jest prawda. Bóg działa również przez duże kościoły działa przez kościoły zgromadzające się w wynajętych lokalach czy w jakichś obiektach sakralnych nie tylko w domu i Jezus spełniał pewne obowiązki wobec państwa i my, jako chrześcijanie, też spełniamy, o ile, o ile państwo nas nie prześladuje. To wszystko, czym się chciałem z wami podzielić. Mam nadzieję, że rozwikłałem wasze wątpliwości i mam nadzieję, że po prostu, jeżeli zetknąłeś się z takim problemem, no to ten filmik. No przynajmniej pomógł ci wykształcić sobie jakąś własną opinię na ten temat. I w związku z tym yy, przetraw to słowo, które przeczytałem, podawałem odnośniki, możesz sobie otworzyć Biblię, sam jeszcze raz to w domu przeczytać, rozważ tą kwestię i, yy, i służ Bogu. Służ Bogu. Czy w kościele domowym, czy w kościele instytucjonalnym Idź za Jezusem, służ, służ Bogu. Jeśli chciałbyś pogłębiać swoją znajomość Pisma Świętego i chcesz to robić razem ze mną, zasubskrybuj, zasubskrybuj kanał, wejdź na stronę superbiblia.pl, tam masz do dyspozycji kurs biblijny, czwartki z Biblią, w każdy czwartek w roku szkolnym na żywo. O 21 w każdy czwartek spotykamy się na YouTube na żywo, żeby rozważyć jeden fragment. Takie spotkanie trwa 30 minut około. Masz kilkaset godzin wykładów biblijnych, możesz sobie osłuchiwać. Masz kluby biblijne. Jeżeli mieszkasz w północy, na północy województwa śląskiego i Praktykujesz wiarę w swoim domu, tylko nie masz kontaktu z ludźmi wierzącymi, a chciałbyś, no to zapraszamy Cię. Jesteśmy kościołem instytucjonalnym, ale panuje u nas domowa atmosfera, ponieważ jesteśmy niewielką wspólnotą. Więc, więc panuje u nas domowa atmosfera. Robimy sobie herbatkę, rozmawiamy, wszyscy się znamy, odwiedzamy się poza Nabożeństwami, więc zapraszam Cię. Przyjdź. Wszystko masz tutaj na tej stronie superbiblia.pl. Tymczasem na dzisiaj to wszystko. Niech Ci Bóg błogosławi. Jeśli masz jakieś pytania, to zadaj te pytania pod tym filmem. Będę się starał na nie odpowiedzieć. Tymczasem niech Ci Bóg błogosławi. Do usłyszenia z Bogiem.